Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pinki z tej strony, GTL, VRT. Kolejna relacja z typu spontanicznych, bo jak się dowiedziałem przez chwilę, czterech chłopaków z naszego teamu leci V8. Tak, na torze Watkins Glen bez pętli, czyli bardzo szybki tor. Gdzieś w granicach minuty z groszami będzie szybkie jedno okrążenie. No i będzie się działo. Będzie się działo. Popój z tego. Teraz tutaj już wam pokażę. Obraz to już się pokazało. Dokładnie. Także będziemy mogli na co popatrzeć. Będzie się działo. Oj, będzie się działo. No jedziemy. Proszę, normalnie czasem można dostać za dobrze. Przepraszam, mogłem się kurczę skupić na komentowaniu, bo za dużo rzeczy do poustawiania. Dobra, wróćmy do tego. Jedzie czterech GTL-owców. Jedzie Rafał Kucharzyk, jedzie Sławomir Jaworski. Jedzie, z tego co widzę, Konrad Garłowski. Hey, Jack. I jedzie Łukasz Zimierski. Się zacznie. Na razie jeszcze mamy, z tego co widzę, chyba warm-up. Bo tu jest standing start. Zobaczę tylko, hey, Mika. Jak to wygląda. Hello. A nie, to quali jest, przepraszam, 12 minut. Bo tutaj quali jest wspólne i przed race'em też dodane. Tylko zobaczymy, jak tutaj się kształtują wyniki. Jeszcze jest 6 minut do końca quali. Na razie na pierwszym miejscu Mika. A może uda mi się zaprezentować. Tak to na razie wygląda. Zobaczcie mi jeszcze pewną rzecz, ale muszę dostosować. Teraz już powinno być ok.
były kamery, jesteś, jest fajnie. Teraz możemy wrócić do... ustawień. Bardzo zbliżone czasy, naprawdę, tam są różnice jednej setnej, nawet jednej dziesiątej, w niektórych przypadkach, z tego co widzę. Czasem na razie. Zobaczymy tutaj, jak się to wszystko, jak widzimy, jest dość krótki tor. Bo czasy to są rzędu minuty 10. Najlepsze w tej chwili. Tak to jest. Rafał Kowalczyk na miejscu, na miejscu 8, Konrad Garbowski na miejscu 9 i Sławomir Dziaworski na miejscu 12. 17 Left meter. You? Walczą. Jeszcze mamy 30 sekund quali. Jeszcze tutaj Rafał próbuje wyciągnąć wody za nim Lukas. Nie, albo Fabio to jest. Zobaczymy, czy tutaj uda się chłopakom zdążyć. 6 sekund. Zobaczmy, jak to się kształtuje. Raczej tutaj między chłopakami naszymi. A jeszcze ktoś zdążył przejechać, bo zanim to pokazała checker, to jeszcze może jechać jeden lap. Rafał jeszcze próbuje. Thank you.
starca niedługo. Jest gridding, jest start z miejsca. Co dla guys? Już nie słyszeliśmy. Yeah, good luck all. Rafała. Tutaj grid. Teraz chyba Łukasz zaczyna atakować. Albo to jest Konrad. Łukasz jest z tyłu, nie wiem. Coś musiało podjąć chyba. Łukasz musiał spać niestety. Coś się podziało. Na 10 miejscu. Tutaj czy na 11. Tutaj jeszcze pokażę, że musiał wypaść po startu etap po prostu. Ciasno. Rafał na 6, Konrad na 7. Łukasz na 13. Słabo, a utrzymał samochód. Utrzymał, ale niestety stracił pozycję. Ale tu jeszcze jest 40 lat do końca. Także jeszcze się może dużo stać. Ale wracamy teraz do czołówki.
zobaczmy, jak to z kokpitu Rafała wygląda. Gonie Andy Bakera. Przodu czołówka. Widzimy tutaj są takie łaty na to, że one pomagają, aby w odpowiedni sposób zdejść zakręt. Jest ta zwiększona przyczepność w tym momencie. No chyba coś. Jeden bieg się za szybko wyrobał. Albo tak zanurzone, żeby nie uśliznął po prostu tył. Konrad stara się utrzymać linii draftu. Sławek tutaj próbuje odradzać, no troszkę ma jak 16 wieża, ostatni metę Sławek dopiero w tej chwili dojeżdża do ostatniego zakrętu. No, zobaczymy jak tam Lukas, a tutaj ma dwójkę przed sobą. Ma wejść. Siema pan, siema. Na co mam wejść? V8, Watkins Glen. Dużo zostało przede mną? Co? Dużo przede mną zostało, bo 38 lat. Widzimy tam czołówkę czterech pierwszych troszkę odjeżdża, piąty tutaj przed Rafałem, Rafał trzymie się go, no ma prawie 0,2 lepszy czas. Widzimy tutaj Konrad za Rafałem stara się w drafcie utrzymać, aby nie stracić. Jadą chłopcy niesamowicie, Lukas na miejscu 13, ale ma tam siebie zaraz pełną dwójkę. O, czy coś by się podziało? Zaraz dołączam. Sławek niestety ma troszkę do odrobienia, no ale może to zobaczymy. Nie jestem pewien, czy tutaj jest pit stop w tym wyścigu, czy... O, wypadł piąty i Rafał go przeszedł, teraz będzie Konrad miał okazję, żeby się do niego zbliżyć. Więc jest awans Rafała na miejsce piąte. Teraz zobaczymy, czy będzie się musiał bronić, jak Andy Baker, czy będzie atakował. Widzimy, że tutaj już się bardzo zbliżył. Drafty na dohamowaniu. Muszę troszkę odpuścić. Bardzo dobrze opanować. O, tutaj mamy coś z przodu. Tam już jadą 2-wide, 3-wide.
prawie na milimetry. O, widzimy, tutaj jest, jest atak. Mamy wnętrzno. Troszkę odpuścił tam. Wyjście blisko na bandę. Na milimetry, na luzderka. Jestem tu, by ci pomóc. Przepraszam mocniej za spóźnienie, ale w ogóle to było takie mega nic nieplanowanego. No ja mówiłem, ja byłem... jak zwykle spontaniczny. No. Tak, tak, a ja nawet powiem ci szczerze, nie miałem telefonu przy sobie, żeby odczytać SMS-a, co się dzieje i że miałeś takie plany. No nie miałem, tylko jak się dowiedziałem, że czterech chłopaków leci z tym, no to mówię, no nie, no to trzeba relację zrobić. Oczywiście jakbym jechał Endu albo coś tam, to nie byłoby tej relacji, no ale... Skoro tam się potoczyły losy tak, a nie inaczej, to... Niestety nie wiem, jak się potoczyły losy. No, a to potem ci wyjaśnię. Dobrze, dobrze. Nie będziemy teraz zmieniać. Gandzia był za bardzo w transie, powiem, tak? Bywa. No ja nie miałem zmiennika, więc... Zacząłem, małe zdarzenie, musiałem przerwać. Ale wróćmy do relacji. Widzę, że jest mój ulubiony tor, Watkins Glen. No, dokładnie. Wspaniały, uwielbiam, wspaniały. Jest mój numer jeden. Nie, że jest to najlepszy, po prostu uwielbiam. Aczkolwiek słyszałem opinię wielu graczy, że po prostu jest to ulubiony tor nie tylko mój, ale po prostu wielu innych graczy. Każdy lubi Watkins Glen. No, to jest fajny tor, bardzo, bardzo dobrze się na nim jeździ. Tak, jedzie się na nim dobrze, jest szybki. No ta pełna wersja w ogóle jest rewelacyjna z tą pętelką, jeszcze tak dodatkową. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Na razie, tak jak widzisz, Rafał jest na miejscu piątym, Konrad tak. Na miejscu siódmym, Lukas na miejscu trzynastym i Sławek na miejscu szesnastym, ponieważ Sławek miał tam spina i niestety spadł na ostatnią pozycję, ale już jedną odrodu. A jeszcze 34 lata do końca, także długo, jeszcze długi wyścig jeszcze przed nami. Nie wiem, czy byś mógł zerknąć gdzieś tu, czy w info, czasem mi pisze, czy jest tutaj wymagany pit stop, czy tu jest jakieś paliwo, bo kurczę, nie zdążyłem, będę czekać przed nami. Ale tutaj za Rafałem widzimy teraz właśnie z tyłu, kamerę, Andy Baker tu, bardzo. Tutaj quali jest 12 minut było, tak, że tak powiem? Tak. Tak inaczej. Ja powiem szczerze, pierwszy raz oglądam tutaj w iRacingu wyścig z serii V8. No nie, no Matt Kursta jeszcze żeśmy ostatnio przecież relacjonowali. Ja wskoczyłem tak też w połowie, czy jakoś tak to było. Tak, tak, masz rację, był jeszcze Matt Kurst. W którym jechał Dante. Dokładnie. Jest zresztą ta relacja do wglądu na naszym kanale YouTube. Tak, tylko trzeba... To było Super Cars Challenge, jakoś tak się to nazywało, tak, nie? Super, V8, Super Cars. Dokładnie, to był Road Warrior i tu muszę powiedzieć nawet trwały, bo to 6 godzin było ponad, więc jest to tak, tak. Ależ tam na zderzaku Andy Baker. Cóż ten piekarz chce od naszego Rafika? Oby mu tam tyłka nie przypiekł, że tak powiem. Ale tutaj raczej czołówka to są ogarnięci driverzy i tutaj wiedzą, jak trzeba jechać. Proszę spojrzeć, drugie, trzecie, czwarte miejsce. Andy poszedł, a utrzymał, mały drift był, bo blisko Rafała. Oni są tak blisko, to jest raptem 2,8 sekundy. Rafał jest za nimi, ale ich nie można dojść po prostu. Ta auta, mimo że to się jedzie tutaj na pełnym ale zobaczmy, Christian Fredegaard z czwartej pozycji na 0,1 sekundy przed chwileczką. No teraz przed pas stopem musiał troszeczkę zwolnić, ale no oni tam jadą na milimetry cały czas na zderzaku, na żyletki. Rafika widać właśnie tam w oddali za tą pierwszą czwórką, że tak widać powiem. Rafika i Black Mamba, czyli Konrad.
Tak, Konrad też tam jest. Konrad zbliżył się już na 1,1 sekundy do Andy Bakera. Może dzięki temu podskoczy jeszcze troszeczkę bliżej do Rafika. Zobaczmy, jak tam Lukasowi idzie. Lukas jest 0,4 sekundy za Danielem Steinemanem. Teraz ładnie. Chyba Lukasz lepszy. Chociaż tutaj się wydaje, że trafił, wyjście jest lepiej, blisko, gorzej. Tak. Kurczę, niestety moc jest taka, że te samochody się... W ogóle przez to, że widzę, Łukasz nie bierze udziału w... O, jest Łukasz, atak. Nie. Odpuścił. Musiał troszkę popuścić, bo... By nim pozamiatało. Ogólnie Lukas startował bodajże z 8 miejsca, bo z 7 startował... Tak, z 8, tak. Z 7 startował Rafał, 8 Lukas, 9 był Konrad. Tylko mi się po pierwszym lapie Lukas miał chyba właśnie w T1, musiał mieć uścisk, bo tam właśnie stracił te pozycje. Bo jechała trójka naszych i potem Lukas nagle mi zniknął z tego 8 miejsca. Patrzę, kurczę, Konrad jest za Rafałem, a Lukasa nie ma po pierwszym lapie. Widzę, Lukasowi w ogóle spodobała się seria V8 i ten samochód. O, Lukas przeatakuje, nie, przestraszył. Wyskoczył z draftu na lewą stronę. Chciał powiedzieć, jestem tutaj, pamiętaj. Tak, uważaj, bo ja i tak cię dorwę, zobaczymy. Trzymam kciuki. Ładnie nasz GTL się, tak, że tak powiem, urozmaicił, ponieważ każdy poszedł w różne serie. Dokładnie. Ale to dobrze, że jest takie urozmaicenie, że nie jest to tylko jedna seria, którą non-stop się ogląda. No ja muszę to spozować, bo mi tu z żoną nad uchem coś brzdękała, że tak powiem. Ale nie mogłem się skupić na kontynuacji zdania, które rozpocząłem. Musiałem szybciutko się wymutować. Jestem totalnie nieprzygotowany, jestem taki rozstrojony, że tak powiem. Skoczyłem. Mój błąd, bo poszedłem. No niedziela wieczór, wiadomo, robiłem coś innego. No tak, no nie, troszeczkę... myślałem, że będziesz, bo widziałem, że byłeś na TS-ie. Mówię, skoro jestem byłem, na TS-ie, ale się zmutowałem. To znaczy, tak. Że jesteś gdzieś w pobliżu, no, ale to wiadomo, różnie to bywa. Tak, byłem w pobliżu, aczkolwiek potem musiałem odskoczyć, zapomniałem telefonu ze sobą, no i nie odczytałem wiadomości. Bym odczytał, byłbym na start, bym widział, co się dzieje, ale zobaczmy, Lukas atakuje przed T1, pięknie, two wide i czy dohamowanie mu wyjdzie, czy wyjdzie mu dohamowanie? Akurat zmieniłem, kurczę, na innego kierowcy. Szybko zmienić, ale postaram się to pokazać jeszcze raz, bo... Piękny atak był. Piękne wejście, że tak powiem, czyściutkie Łukasza w T1. Naprawdę rewelacyjnie. Miał bardzo dobre wyjście. Tak to wyglądało właśnie i tutaj przeciągnął troszkę. Było ryzykowne, bo po wewnętrznej tam trzeba dobrze wyhamować, a wiadomo, tutaj łatwo zblokować koła. No i tak to wyglądało. Wracamy już live teraz. Pięknie idzie. Konrad Garbowski ma 0,7 sekundy straty do Andy Bakera, który już troszeczkę się pogrążył, a pogrążył dlatego, że już nie jest 0,4 sekundy za naszym Rafikiem, a 1,5 sekundy, czyli Rafi odskakuje, a Konrad coraz bliżej Andy Bakera. Widać, że Andy tutaj chce, jak za wszelką cenę chce, kurczę, dogonić Rafika. Tam potem się mogą zdarzyć lekkie uślizgi to jest zawsze tam 0,1 sekundy już straty, bo już auto nie do końca wychodzi tak jak ma, no i przez to Konrad korzysta właśnie. Jak te auta pięknie ryczą, jak one mruczą. Mam nadzieję, że mam dobrze dopasowany głos, bo nie mogłem sprawdzić na relacji. To ty sobie pokomentuj, a ja sprawdzę. Masz taką możliwość. Zobaczymy. Konrad 1,4 troszkę odpuścił, albo Andy trochę przyspieszył.
Lukas, 29 sekundy ma do kolejnego. Jack McIntyre. 2.8, 2.7. No, Lukas chyba dobrze się wczuł teraz. I goni, goni. Ale jak widzimy, 27 lapów jeszcze jest tutaj przed nami. Wszystko wiadomo, zależy jeszcze jak każdy, jaki ma setup, bo to nie wiadomo na jakim setupie kto jedzie, jak opony się zachowują. No i właśnie pytanie, czy tu jest wymuszony pit stop, żeby dolać paliwa, czy też nie? To jest zasadnicze główne pytanie. Tutaj odskakuje Danielowi i goni Jacka. A jak tam tylko zerknę z przodu, Andy Baker 0.7 do Rafała, a Konrad 1.6 do Andy'ego. Rafał zbliżył się z 3.3 na 2.7 do Christiana Fudegarda. Też w tych bandach podwórkę to jest bardzo ciasno, tam się nie może zdarzyć nawet najmniejszy błąd, bo po prostu mamy podejść. Tak, tutaj jest bardzo wyboiście, tutaj trzeba kontrolować samochód odpowiednio. Jestem. Z gazem. Jak tam Fantitowy? Jestem z powrotem, już ci mówię. No dźwięk jest wyśmienity, może albo ja jestem delikatnie za głośno, albo ty delikatnie za cicho. Ogólnie myślę, że może można by jeszcze to delikatnie dopasować. Mnie słychać bardzo głośno i wyraźnie. No bo to z dźwięk TS-a silnika też. Tak, wiem, że z TS-a. Musiałbyś może moją osobę na TS-ie indywidualnie podciszyć w twoim no, tym. No właśnie, tak chyba będę musiał zrobić. Ale ogólnie nie, bardzo dobrze, wszystko w porządku. Jeżeli ja będę ciszyć, wtedy całość no, będzie już jest, zbalansowana. Już myślę, że jest okej w tej chwili. A tutaj Andy doszedł Rafika. Tak, 0,4 sekundy Andy za Rafikiem. Ale Rafi też zbliża się do Christiana, bo to jest 2,1 sekundy jest. Czyli Christian musiał stracić tam chyba odległość do Zacha Thomasa po prostu. I teraz ten draft się skończył z tej trójki jadącej z przodu i Rafał chyba się zbliża. Lukas 3 sekundy ma do Jacka McIntyre, miał 2 kolejne. Żeby nie patrzeć, to jest gdzieś 40 chyba 4 albo 42 lapy były na dzień dobry, na start, czyli jeszcze 15-17 chyba za nami. 17 już za nami. 17 lapów, tak. Czyli są pity, bo Rafał zjeżdża. Jest jakaś strategia. Jest strategia. Jak widzimy, jest różna. Rafik zjechał. Konrad jedzie dalej. Lukas jedzie dalej. To Sławek troszkę przy końcu. Tak, przedostatnia pozycja Sławka. Ale Sławek, z tego co widziałem, troszkę czasami odstawał tutaj. Christian rusza. Widocznie po prostu... Wczuwa się. Tak, nie uczestniczył jeszcze tutaj w tym V8. O, ale Rafi agresywne chciał wyjście zrobić. Troszeczkę nim pozamiatało na wyjściu. No, Christian szybciej wyjechał. Lepiej to poszło Christianowi, że tak powiem. Jest znaczna różnica między Rafikiem a Christianem. Poprzednio było ile? 3 sekundy? Nie pamiętam. Coś koło tego, miał około 3 sekund. Nawet no, mniej, 2 coś. Także ten pit stop, pomimo tego, że Rafał miał o 0,6 sekundy krótszy pit stop, bo 12,9 sekundy był w pit stopie, a Christian był 13,7 sekundy w pit stopie, no to jednak
Rafi stracił coś na wyjściu, chyba musiał odpuścić tego gazu, bo jak widziałem wyjście Rafała z pitstopu było takie, tak jak powiedziałem, agresywne. Troszeczkę za bardzo nacisnął gazu, więc pozamiatało nim i chyba to spowodowało, że musiał opanować ten samochód. Całkiem możliwe, tak jak mówisz. Czy tutaj jadą wszystkie samochody te same, czy ja. Mi się... Nie. Tutaj jest Holden, Commodore i... Bo przed Rafałem teraz jedzie Ford, z tego Ford co widzę, Falcon, nie? Tak. No właśnie, Ford Falcon, bo tak mówię, inna budowa. Samochody ze statystyką i w ogóle osiągnięciami są identyczne, po prostu identyczne, że tak powiemy, wizualnie, czy dla nas różnią tylko wyłącznie. Dokładnie. Nasza ekipa, wszyscy jadą w Holdenie. Powiem wam, przyznam się szczerze, dlaczego. Ponieważ był to bardzo prosty wybór dla tych, którzy jeszcze nie mieli tego samochodu, bo malowanie było przygotowane już dla Holdena. Dynuś nie musiał się już męczyć. Żeby gdzieś tam na Forda dokładnie. Tak. Mało tego, co byłoby tego Forda, co byłoby zakupić, tak? Ten... O, Rafał, Rafi, tutaj. Jezu, jak tam, tam kartkę szło włożyć. O, dosłownie karteczkę. Takie ryzykowne wejście. Bardzo, bardzo. Bo powiem szczerze, tam już tak wyglądało. Ja myślałem, że przepraszam, tak cudzysłowie łychę już powoli zrobi tamtemu. Zobaczmy, jak tam to wygląda dalej. Konrad w tej chwili jest na czwartej pozycji. Rafi ma 4,2 sekundy, 4,1. Zobaczymy, może się uda jeszcze zbliżyć. Andy Baker wyjechał za Rafałem z pitu. To dość dużo. Aktualnie mamy więcej 4 sekund. Lukas na miejscu 8, Konrad na miejscu 4. Tylko, że Lukas jeszcze pit stop będzie musiał zaliczyć. Tak, Lukas jeszcze pit stop, Sławek też jeszcze pit stop widziałem. Jeszcze dużo graczy, ogólnie jeszcze dużo graczy. Właśnie tutaj teraz widzimy tutaj dwa kolejne samochody w pitstopie. Jeszcze 11 kierowców do pitstopu będzie zjeżdżało, więc... Konrad chyba jedzie dalej. Właśnie to jest pytanie, czy czasem, czy ma to sens, żeby jechać gdzieś tam do końca? Moim zdaniem to... chyba nie, bo... Tracąc... Więcej się traci chyba niż zyskuje, ponieważ... Ale powiedzieć ci coś? No. Tak szybko włączyłem charakterystykę czasów i okrążeń Konrada. Konrad robi lepsze czasy teraz niż wcześniej. Tak? Tak. Ostatnie okrążenie miał 1.11.948, a wcześniej miał 1.12.1.12. Znaczy, no tak, no auto jest lżejsze, nie? Mniej paliwa, no. Ale wiesz, ale widać, że opony mu pozwalają mimo wszystko na to, żeby ten samochód opanować i robić dalej stabilne, równe czasy, tak? No tak. Zobaczymy, jak to. Bo wiesz, co innego, jeżeli czasy by się powiększały, tak? Wiesz, ale jeżeli robi stabilne czasy i paliwo mu pozwala na to, żeby jechać dalej, no to sądzę, że to jest jeszcze taktyka do przodu, tak? Zobaczymy, czy będzie zjeżdżał teraz, czy... Tak, tak, chyba to tak, mocne... Zjeżdża. Mocne zwolnienie. A za nim Dylan, tak? No, tak, tak, dokładnie to mi się wydaje, Dylan. Tak, Dylan, dokładnie zmieniłem, sprawdziłem. Cięło się, chwila. Nie zmutowałem, ponieważ się przesuwałem, mój fotel jest zbyt skrzypiący. Nie chcę zbyt mocno na relacji. Lukas też będzie zjeżdżał, tak, Lukas też zjeżdża. Teraz troszkę się znowu przetasuje. Jeszcze 6 kierowców nie było teraz w pitstopie. Pytanie, czy Sławek też będzie zjeżdżał teraz. Wydaje mi się, że chyba nie ma wyjścia, nie, Sławek jeszcze jedzie dalej. Dylan ruszył. Kurczę, nasz też. Konrad, ale Konrad jakoś strasznie długo. Długo w picie, 25 sekund. Ja wiem co oni, wiesz co, albo źle zatankowali, albo że tak powiem, albo oni nie zmieniali tamci opon. Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. A Konrad... Tylko, że Dylan był 18 sekund, a Konrad 20. No Konrad na 100% zmienia opony. Musiał się zapomnieć. Chyba, że musiał. Konrad za Alfikiem, tak. Ale Alf powinien go puścić. Tak, tak, ładnie ustąpił teraz Alfik. Aż za ładnie. Bo chyba go to kosztował off-track. Nie, tam nie ma off-tracka. Tam nie ma off-tracka.
jeszcze z przodu. Dobra, Zak... Znaczy teraz aktualnie liderzy też jeszcze nie byli w pit-stopie. Zak Thomas był dwa razy, popatrz. Wow, ale tu czwórka. Jedzie blisko, zobacz. Mika S już też. Zobacz. O sobie. Jezu, Zak. Martin Zak i Mika. Właśnie mam w tej chwili Zaka Thomasa. Uuu, ale utrzymał tamtego Forda. Zak miał jakieś pretensje, nie dosłyszałem niestety, co tam poleciał za komunikat. Ktoś tam się zbliżył, chyba Rafał, tak, Rafał jest. Am I missing something? Is this a tire stop? Rafał za Martinem, Martin już nie mówił w stopie. A ta grafika, a ta grafika. Szkoda, pociągło go do tego. Pociągło go do pit stopu, szkoda go. Ale jeszcze tam dwóch przed nim nie było w pit stopie. Ten Martin też nie był w pit stopie. Martin, jak widać, i są Mike. Tu in. Są tu różne taktyki. No i Sławek jeszcze nie był w pit stopie. Lukas na miejscu 15, 14. Konrad na miejscu. Well, I'm leading to the race is over now. 10. Kurde, to się przetasowało te pozycje teraz. Tak, bardzo. Te taktyki widzę tutaj w pit stopie. Rafał awansował na 6. pozycję. Tak, ten Martin chyba jest albo coś. No bo opony, nie był w pit stopie. Aha, no tak, nie był jeszcze faktycznie. Martin dalej jedzie. Zobacz Zaksa, jak oni idą, 3 wide. Jezu, 3 wide w T1. No, widzę właśnie. Jezu, jak oh God. Oni... Oh God. No, rzeczywiście, to było niesamowite. Ja cię kręcę, jak oni tam weszli. Mika sam nie umie uwierzyć w to, co się stało. Tu wide do was stopu. Ale oni tam idą, ja pomyślę. Oni tu trochę walczą, Rafał na tym może skorzystać, może się do tej walki dołączyć. Tak. No, Zak Thomas. Well, I'm sweating. Właśnie, nie wiem kto to powiedział, bo nie widzę, Christian, powiedział, że jest spocony. Oj, właśnie poleciał na off-tracku. Ale to jest niesamowite. A tam ktoś tu w pit-stopie jest. Tak. Ktoś właśnie zjechał. Rafał jest teraz na pozycji 5. Albo inaczej. Jeszcze jest inaczej. Że paliwo pozwoli im na dojechanie, tylko trzeba opony zmienić. Lub... Ha, może. Albo jeszcze coś takiego, że... Inaczej, no nie wiem, może po rejsie ktoś może z chłopaków wejdzie na kanał, a jeszcze będzie trwała relacja, to się dowiemy, jak to wszystko po prostu tutaj wygląda. A Konrad na 9, a Alfik na 10. Przy czym Alfik jeszcze nie był w pit stopie. Tutaj Alf teraz tracił chyba właśnie pozycję. Tak. Tylko Alf tutaj jedzie ostro, bez pit stopu jeszcze, kurczę. Dobra,
poważmy teraz troszkę, bo Konrad tam raczej ma spokój z tyłu, spokój z przodu. Tak, do przodu ma 7 i coś, z tyłu 5 coś, więc zobaczmy na walkę tutaj Rafik, Zax. Ta czwórka tutaj przepięknie. Tutaj Rafik zaczyna właśnie, może łapnie drafta, to się dołączy. Ło, o, chyba przyciął niestety troszkę bandę, bo widziałem, że grafika mi pokazała uszkodzenie u Rafiego. No, nie ma błotnika z lewej strony, albo to tylko błąd grafiki. Nie, bo ja też mam, już sobie oglądam. Tak. Już ci powiem, co się wydarzyło. No, on tam na wyjściu. Tak, widzę. Lekko przydar. Pytanie. Tak. Czy teraz dalej mu się dalej pojedzie, tak będzie mógł jechać, czy ma jakieś zwolnienie samochodu, nie? No, ale chyba... To tak chyba jedzie ok, bo on tak ledwie patrzałem, powtórzyłem sobie, musnął tą bandę, od razu stracił błotnik, ale nawet nim nie drgnęło. Jej, jak one pięknie się drą, te samochody. Może jakbyś przełączył kamerę z Zaka Tomasa z samochodu, obojętnie, Giro czy cokolwiek, o, Giro może być ciekawe. Z gyroskop. Zak Tomas mówisz? Zak Tomas, tak, bo on ma taką bliską sytuację. O, musiał odpuścić, musiał Zak odpuścić. Mamy właśnie Giro. Air Force. Bardzo spartańskie wyposażenie samochodu. Obaj, Rafi, gdzie jest Rafi? Utrzymał, Zak Tomas utrzymał. Rafi, ojeju. Rafi w ten sposób miał brzydką sytuację. Bardzo brzydką. Ale jedzie dalej, widzę. Jedzie dalej. Miał kontakt, delikatny kontakt. Z Zakiem. Jedzie dalej. Na szczęście nie odbił się na bandę, bo to już by mogło się gorzej skończyć. Widzimy, jak to tutaj jest, teraz było widać. Jak blisko tej bandy się tam wylatuje na tej górce przy pełnej prędkości. Teraz możesz zrobić kamerę tą samą z Christiana Fridegarda. No właśnie, mam tak właśnie. Tak? Jak widać, tutaj się nie ciśnie o żywo, tutaj się często jedzie na pół gazie, odpuszcza. Sławek jest w stopie, widzę. W końcu? Tak. Ale już jedzie, 14,5 sekundy. Króciutki pit stop. Ja nie wiem, co tam Konrad... Chyba tylko zmiana opon. Może była u Sławka. Ale jeszcze Martin Brandenburg nie był. Nie był, siódma pozycja. To trzeba obserwować, jak będzie wjeżdża do pitu, to popatrzymy, czy auto się podniesie już na tam na podstopie, czy nie. Martin wjeżdża do pitu w tym momencie. Musiał przejechać. Cio, coś chyba się dzieje, tankuje chyba. Podnosi go, czy nie? Zaraz patrzę. Już my... Tak. Nie. Po prostu dał po gazie i dlatego go uniosło lekko. Ja wracam do Christiana. A Lukas przez to awansował na pozycję 12. Ależ tu jest przetasowanie, tu się dużo dzieje. Konrad na pozycji 8. Rafał tam troszkę zyskał, skoczył na pozycję 4. Jak to możliwe, że Zak dwa razy stoi? No i przykładowo Mike Masson z pozycji 10 był 3 razy w pit stopie.
to, ale to 3 razy pit stopy, to, to wiemy jaka jest, no okej, okay, pozycja, ale Zak był 2 razy i dalej na pozycji 3, także tu jest ciekawostka. Dobra, jedziemy z Rafałem troszkę. Może to zabrzmieć śmiesznie, ale może tylko 2 kółka wymienił. Albo widzisz, widzisz? Nie musimy wymieniać przecież 4. Wymienił tylko te, które mają powodować... Użycie. Tak. I które są odpowiedzialne za przyczepność, skrętność. W ogóle można przyuważyć, że przednia oś jest, ma niesamowite nachylenie do toru. Rafał, 1,6 sekund do Zaka Tomasa. 10 lapów jeszcze, 10 ostatnich lapów jeszcze. Lukas ma 4,5 sekundy do Jacka. Tutaj raczej chyba ciężko mu będzie to odrobić. Kodrat ma 12 sekund. Tak, do Delana. No raczej nie. Mam 3 sekundy z groszami Christiana. Aczkolwiek Christian. I mało tego, musi się pilnować, bo ma z tyłu. Jedzie. Sławek przepuszczał teraz dwóch. Błotnikiem u Rafiego. To musiał być chyba jakiś błąd grafiki, bo teraz znowu widzę, ma go całe. Że go ma całe. Aczkolwiek jego mechanicy mogą być tak wspaniali, że przy pobycie w pizzy. Więc po prostu musieli lecieć równo z nim i mu go włożyć. W stopie po prostu szybko mu przykręcili nowe. Ale on miał uderzenie po pit stop. Chyba Rafik troszkę stracił na tempie, bo zbliżył się do niego Christian. No, ostatnie okrążenie 1.12.100. Przepraszam, 1.12.182 Rafi. A Christian miał 1.11.684, także prawie całą sekundę lepiej. A Draft też robi swoje, nie? Tak, dokładnie. Ja tylko nie rozumiem aktualnego lidera Nigela Marnifa. Nie wiem, czy tu są jakieś błędy, czy jedzie Fordem Falconem. W ogóle nie wiem, czemu nie ma malowania. Znaczy nie, chyba nie ma. Ale już pominął się ten szczegół. Był raz w pit stopie i jego pit time to jest 3-4 sekundy. Tego to w ogóle nie rozumiem. Nie, mi pokazuje 16,8. Tak? Tak. No to coś... jakiś mam błąd. Musiałbym no... tam właśnie źle naliczyć. Christian 0,4 sekundy za Rafałem. Thank you. Wam może z Konradowi może też spadło troszkę tempo, bo z 3,5 sekundy na 2,8 Christian Starkov zbliżył się z pozycji 9 do Konrada. Jak tam Lukas? Lukas ma 3,5 sekundy do Jacka McIntyre'a. Mamy onboarda z Christiana, który jedzie za Rafikiem. Osiem lapów do końca. Chyba się już oponki dają we znaki. Tak, tempo spadło delikatnie, ale spadło. A Zak doszedł Mikę, czy to jest jakiś dublowany? Nie, to jest dublowany. Dublowany. Zak ma nadal 6-8 sekundy do Mika. Rafi 3-1 sekundy ma do Zaka. No, ależ oni tutaj idą, kurczę, przyjmować to auto. W ogóle te auto niesamowicie uczy pokory. Oni muskają ten gaz. Ja aktualnie jadę z Christianem z kokpitu.
gdzie słychać wyśmienicie pracę silnika. I po prostu słychać, jak te obroty, jak ono pracuje, jak oni, no, muskają ten gaz, naciskają go delikatnie, nie wciskają go do końca. Podciągają w danym momencie. Tutaj po prostu praca gazem. Oj, Rafi. Trzymam kciuki, ale chyba się opony mu dają we znaki. Ale o mało co. Jeszcze Andy zaraz wszedł za tym. Kurde. No właśnie. Co się stało, Rafał? Ale oni wszyscy już nie umieją panować nad samochodem. Już opony naprawdę muszą mnie... To jest ryzyko chyba, żeby tutaj, wiesz, jedziesz, wymieniasz tylko paliwo bez wymiany opon i jest ryzyko na zdjęcie. No. Bo Rafał miał... Strasznie stracił nagle. Najszybszy pit ze wszystkich, 12,9. Jedynie chyba... Może ci niektórzy, co mieli 16, wymieniali tylko, tak jak mówisz, jedną parę opon. A Rafi poszedł na całość. To kwestia jeszcze, jakie setupy każdy ma, nie? Tak, ale niesamowicie stracił. Zobaczcie, jeden taki mały uślizg, opanowanie samochodu i już nagle ponad 2 sekundy straty. Andy to niesamowicie wykorzystał. Rafi przed sobą ma dublowanego. A Rafi chyba puścił, bo żeby nie chciał, żeby mu może Christian tak. Zakończył się wyścig przedwcześnie dla jednego i drugiego. Tak. A 6. pozycja nie jest zła. A tutaj jak oni będą walczyć... Andy! Ja aktualnie jadę. Oj, Andy, ale Christian pozamiatało Christianem. Dlatego właśnie Rafi... Co to Rafi? Rafi tu zjeżdża? Brakło paliwa. Źle wyliczył. Brakło paliwa, panowie. I panie. Już przerywa. Jadę z Rafałem. No właśnie też jadę teraz. Chyba się przeliczył z paliwem. O. I zgasło. Dojechał? W momencie jak... Tak, dojechał, ale zgasło. No właśnie widzę, że dojechał, ale... Wracam do Andiego. No chyba, że tu jeszcze na końcówce wszyscy będą zjeżdżać, ale wątpię. Albo Rafi źle podliczył. Źle policzył. I zjechał na lapie, dolał do fulla, ale to spowodowało, że i tak mu brakło po prostu, bo już nie mógł więcej dalać. Ależ oni kąty tutaj dają. No chyba, no ja nie wiem. Chyba, że... No zobaczymy. Ten wyścig jest dla mnie totalną niewiadomą. Tak jak powiedziałem, szedłem tutaj nie dość, że spóźniony. To jeszcze pierwszy raz uczestniczę w ogóle w takim... Pominąwszy tamten V8, też byłem w połowie, ale tamto jakoś było prostsze wszystko. Kurde, jak oni tu jeszcze. Ale oni obaj tutaj niesamowicie robią kontry i kontrolują samochód na zakrętach, bo już jest ciężko, naprawdę to widać. Łukasz jest za Rafałem, aczkolwiek nie tak od razu, tylko że pozycją. Tutaj już widzimy na wyjściu z backstopu. No. Już do hamowania, już się muszą kontrolować bardzo mocno. Każdy ma już problem z tym samochodem w zakrętach. 3 lapy do końca. Nie wiem, czy Konrad, ktoś jeszcze będzie... Konrad tutaj sobie spokojnie. A, Konrad ma 18 sekund straty do Dylana. Ale ma za to tylko Christiana 2 sekundy za sobą. Rafał tam widzi trójkę przed nim. Łącznie z Konradem, no. Rafał jest... 5. Mike Masson ma tutaj walkę w sumie z Christianem Starkowem, bo 0,3 sekundy. Jazda na zderzaku. No
No i Konrada widać przed nimi. Mam tak. Teraz kokpitu Mike'a Mosona. Widać, że tutaj najmniejszy błąd spowoduje, że ktoś już może... Od razu sekunda, od razu dwie sekundy straty, jeżeli opanuje auto oczywiście. No, Andy i Christian dojeżdżają do naszego Alfika. Właśnie będzie przed T1. Wejście w bus stop na pewno, Alfik za chwilę puści chłopaków. W którym miejscu? Czy teraz? Tak, teraz. Christiana i Andiego przepuścił. Mamy last lap. Tak. Gdzie tu jeszcze walka? Christian Starkov, 0,4 sekundy za Mike'iem Massonem. Szkoda Rafała, bo chyba przeliczył się. Konrad jeszcze pilnuje pozycji, bo Mike Masson i Christian Starkov siedzą mu za przeproszeniem na dupie. O, Mike Masson poszedł driftem w T1. O, i nie opanował. Ale grzecznie, nie chciał podjechać Christianowi. Lekko skoczył, więc czy wyjedzie temu teraz? Tam widać rap. Co tam Lukas, jest? Lukas. Lukas, tak. Charger damage. That's right. Ma uszkodzenie. No, oh my god, that deck was so stupid. Some black person put in front of me and broke. So I lost it for 2 times. Good run, Nigel. Finally had the feeling I could bring the fight to you, but it's just an interesting other check. It's like we can monster, right? Oh, yes. Rafał na pozycji. Na pozycji dziewiątej z powodu tego niefortunnego uślizgu na ostatnim lapie. Uślizgu nie Rafała. No, tylko. Uślizgu Mike'a Mossona. No i Rafał pozycja dziewiąta, Lukas pozycja dziesiąta w tym momencie. Tak jest, w tym momencie. A Sławek chyba nie ukończył wyścigu, chyba. Nie, Sławek już też zakończył na 15, przejechał, minął go po prostu lider wcześniej. Lapstrat, no i Konrad na pozycji siódmej, także. Gratulacje. You have great pace, Mike, but you couldn't make it stick. But almost a day there. Yeah, that was good racing there, Chris. Mika S. już robi drifty, możesz pooglądać. Włącz na Mika Siusa teraz, TV1, ale idzie drifty, ale... Masz? Good race. Wow, that was intense. Good racing, guys. Jeszcze coś pokażę? Jeszcze? No pokażę coś czy nie? No. Niepotrzebnie ta trawa, ale okej.
I did. Spróbuję cofnąć o jakąś minutę. Yeah, I took time. To jest prawie cały lap. Może tam będziemy pokazać więcej tych driftów. On the pit stop, you go tire and refuel at the same time. Jeszcze widzimy. On go zawinęło w jednym miejscu. I think it starts not getting worth it, that like 20 liters or something. And the race is shorter than this. Zobaczymy tutaj. Ah, I get it, thanks. Zobaczymy co tu. Only one time so far in a race of pit stops I've seen it not being worth it. I don't exactly remember. Czemu nie ma nikogo z naszych chłopaków? No. Podejrzewam, że na WhatsAppie będą pisać. Ale kultura jazdy, widać naprawdę wysoką kulturę jazdy. Nope, both of those it was, I think. No, idea. Właśnie przeczytałem. No. Rafała. Zepsułem i mi brakło. No to jeszcze bączki w pit stopie, Majka. See you next time. Oni nie robili zmiany opon. Nie? Bo Dylan napisał, bo następny chyba jest Suzuka, albo Motegi Knight, nie wiem, ale napisał Dylan, że Suzuka jest 200 km i definitywnie będzie potrzeba zmiany opon. Aha. Czyli najprawdopodobniej oni tylko do tankowania robili. Czyli Konrad z tego, co widać, chyba zrobił wymianę opon. Najlepszą to... Niepotrzebnie wymianą opon. If we get this field every weekend, we'd get more and more people, we might as well, we might actually get a split at some point. No ładnie, okej. Okay. No dziękujemy bardzo wszystkim za oglądanie, jeżeli ktoś oglądał. Zapraszamy na nasze forum, na nasz kanał YouTube i page, że tak powiem, fanpage na Facebooku. Chciałem ogólnie jeszcze powiedzieć, przypomnieć może tym, co nie wiedzą, tym, co dooglądają tą relację do końca, że teraz jest nasz taki Gaming TV kanał na YouTubie. Może nie zawsze relacja live być widoczna od razu. Najlepiej sobie naszą relację z kanału Gaming TV przyporządkować do jakiegoś skrótu. Jest to pierwszy post. Jest to przypięte wideo na naszym kanale Facebook, na samej górze. I ten, mimo tego, że tam aktualnie wyświetla się coś innego, bo wyświetla się zawsze pozostała plansza z jakiegoś tam rejsu, ale to jest kanał TV, na który zawsze jak klikniemy, zawsze będziemy mieli ostatnią relację live. Przerzuci nas na inny kanał niż zazwyczaj, tak zwany kanał YouTube. Ale ja postaram się, może będzie taka możliwość, żeby napisać nowego posta, wstawić nowego linka, żeby to było bardziej widoczne jako GTL VRT, czyli nasz Virtual Racing Team TV. Oczywiście zapraszamy na kolejne relacje. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Było to coś innego. Seria V8. Gratulacje dla wytrwałość i za świetną jazdę dla chłopaków z naszego teamu GTL. No ja by nie patrzę, ten wyścig trwał godzinę ponad. Prawie. Niesamowite. Znaczy z quali, czyli wyścig gdzieś około 40 paru minut, w sumie 44 lapy, po minutach gdzieś 10-11 okrążenie, no to tak wychodzi w granicach 50 minut na wyścig. Całe. Ponad. Powiem wam szczerze, teraz tak sobie przerwę jeszcze na nasz kanał, ten z Gaming TV. Widzę, że czat jest cały czas aktualny z historią czatów, także nie zwróciłem uwagi, przepraszam Dymka, przepraszam Sajana, którzy oglądali, bo widzę, że pisali, że jest pit, bo myśmy mówili o tym, czy jest pit stop, tutaj odpisał, że jest pit. Ty już nie masz, ja wiem, no sorry. Ja już nie mam miejsca, gdzie tego wyświetlić, bo mam wszystkie monitory zajęte. Następnym razem będę już brał pod uwagę to, że jeszcze ktoś może oglądać na bieżąco i czatować z nami, więc będę o tym myślał, żeby mieć również tego czata tak, otwartego. Ja, a nuż ktoś coś to napisze. Ja w tym przypadku się postaram czwarty monitor. Na tablecie, na tablecie wystarczy pięć. A właśnie, tablecie, no zapomniałem, że a trzy leżą mi przed, czy dwa leżą mi przed tym.
U mnie ci w domu tej elektroniki pod dostatkiem na pewno będzie na czym odpalić dodatkowego czata. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam, tak jak mówię, pozdrawiam Dynka, Sajana za to, że wytrwali, że oglądali do końca. Świetny wyścig, podobało mi się. Na pewno będę chciał być i uczestniczyć w kolejnej relacji V8 naszych chłopaków. Pozdrawiam serdecznie, Fanti z tej strony. I Pinki. I do następnego. Siemka. Hej.